Witajcie kochani, to ja Patrick Texas, król Hollywood. Witam was w mojej urodziny 29 września 2023 tu w Hollywood na tej pięknej scenie. Zapraszam na Grease Musical. Musical Johna Travolty, od którego otrzymałem piękny autograf i którego miałem zaszczyt poznać w moje urodziny, ale również 2 lata temu, a ponadto miałem zaszczyt poznać Taylor Swift właśnie w mojej urodziny 29 września tutaj w Hollywood. Zapraszam was serdecznie na estradę Grease Musical w Hollywood i serdecznie zapraszam na wyjątkowy show, także Tina Turner Musical. Zapraszam na Broadway w Nowym Jorku, a także tu do Los Angeles, Hollywood, na moje występy artystyczne w telewizji NBC, CBS, a także na moje autorskie występy artystyczne w telewizji MTV, MTV Studio Hollywood. Serdecznie zapraszam także do oglądania mnie w teledysku Pink Trustfall w roli motocyklisty jako jedyny polski artysta dla kilkuset milionów widzów w telewizji MTV na całym świecie i 50 milionów na YouTubie. Polecam także waszej uwadze wyjątkowy film Elvis z moim udziałem w roli epizodysty dla Warner Bros. Pictures, a także film Barbie, z którego to planu mam tę piękną fryzurę dla Warner Bros. Pictures. Ponadto serdecznie polecam waszej uwadze, kochani, wyjątkowy, cudowny musical Tina Turner Musical, a ponadto zapraszam serdecznie do oglądania mnie w cudownym filmie Wakanda Black Panther dla Marvel Studio. Pozdrawiam serdecznie z Hollywood wszystkich moich wspaniałych przyjaciół na całym świecie, a szczególnie mojego ukochanego przyjaciela życia Dereka, agenta FBI z Los Angeles, Wolfganga Puka, Toma Mezero, Quincy'ego Jonesa, Barry'ego Gordy i Snoop Dogga oraz Saikive Shakur, siostrę Tupaka Shakura, ponieważ właśnie dziś, w moje 39 urodziny w studiu Dead Row Records, nagrałem nowe światowe hity. Ujrzycie je na moim YouTubie, youtube.com/VIPMTV Texas Patrick. Zapraszam także na mój TikTok, tiktok.com/patricktexas.hollywood, a także na mój oficjalny Instagram, instagram.com/patricktexas.vipmtv, /Hollywood. Pozdrawiam serdecznie najwspanialszą polską artystkę Agnieszkę Chylińską. Pięknie dziękuję za daną mi szansę w pierwszej edycji Mam Talent TVN, dzięki któremu to programowi, głosowi na tak oddanemu dla mnie oraz słowom uznania pod moim adresem ze strony Agnieszki Chylińskiej, która wyznała mi w sali kongresowej w Warszawie po moim występie, a byłem pierwszym polskim wokalistą pierwszej edycji Mam Talent TVN, Agnieszka powiedziała: Patryk, przestań pieprzyć, zacznij śpiewać, jestem na tak, masz bardzo fajną barwę głosu, jest z ciebie materiał na bardzo dobrego wokalistę. Te słowa sprawiły, że dostąpiłem zaszczytu występu w 38 światowych produkcjach telewizyjnych, filmach, reklamach, teledyskach, serialach i musicalach. Jako jedyny Polak miałem zaszczyt wystąpić w ostatniej edycji światowego serialu Beverly Hills 90210, a także na planie światowego serialu Melrose Place. No i oczywiście w 38 produkcjach telewizyjnych, filmowych, reklamach, teledyskach i światowych musicalach, a także na planie filmu Wakanda Black Panther dla Marvel Studio, filmu Elvis o życiu i twórczości Elvisa Presleya, filmu Barbie dla Warner Bros. Pictures i w teledysku Pink, Pink Trustfall. A ponadto oczywiście w 797 występach klubowych i telewizyjnych oraz radiowych w ciągu 20 lat mojej twórczości artystycznej w 107 krajach świata, w których śpiewałem. Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich fanów na całym świecie. Pięknie dziękuję za milion życzeń urodzinowych, jakie spłynęły do mnie dzisiaj w moje urodziny 29 września. No i zapraszam do oglądania mnie w amerykańskich telewizjach i stacjach radiowych oraz w najbardziej prestiżowych produkcjach telewizyjnych i światowych musicalach. Do zobaczenia w ten urodzinowy weekend na tej pięknej scenie Grease Musical, a także na scenie Tina Turner Musical i w telewizji CNN oraz Fox News oraz Sky News i BBC World w roli gościa specjalnego, jedynego polskiego geja, który jest zwycięzcą 9 procesów sądowych, a 7 kolejnych jest w toku przeze mnie zainicjowanych, i właśnie będę mówił o Polsce, najbardziej homofobicznym, najbardziej niedemokratycznym państwie Unii Europejskiej, w którym przez partię Szymona Hołowni zostałem przyjęty do grona członków komisji wyborczej. Już 15 października będę miał zaszczyt czuwać nad praworządnymi wyborami w Polsce i sprawię, aby Polska zmieniła rząd, a także aby wybory nie zostały sfałszowane. Zapraszam was, kochani, do głosowania
15 października widzimy się na całym świecie, we wszystkich konsulatach całego świata. Możecie oddawać głosy za nowym, demokratycznym, praworządnym rządem, aby Polska, która jest najbardziej homofobicznym krajem Unii Europejskiej i najbardziej niedemokratycznym, przestała być takim krajem, a stała się krajem demokratycznym i praworządnym. Pozdrawiam z Hollywood. Do zobaczenia.